Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się serwisem tego akwarium. Jest to akwarium OptiWide o wymiarach 120 cm na długość, 50 cm na szerokość oraz 50 cm na wysokość, co daje nam 300 litrów wody brutto. Akwarium jest oświetlone lampą Skylight Hyperspot w wersji FL ze standem również ze Skylighta. Za filtrację odpowiadają nam dwa kubełki z firmy Aquael. Nie ma tam nic nadzwyczajnego, jeśli chodzi o wkłady. Koszyki są wypełnione gąbkami, ceramiką oraz węglem aktywnym, który nie był od początku wymieniany, także on teraz pewnie bardziej służy jako złoże biologiczne po prostu. Cały system z podłoża mamy z Yokuchi oraz nawożenie, cała linia nawozów również z firmy Yokuchi. No ale jeśli chcielibyście się dowiedzieć więcej szczegółów na temat specyfikacji całego tego akwarium oraz jak powstała sama aranżacja, to zapraszam Was do filmu. Karta u góry po prawej stronie teraz Wam się wyświetla. Tam zobaczycie, jak powstało właśnie to akwarium. No a w dzisiejszym filmie skupmy się stricte na roślinach, na ich przycinaniu oraz na serwisowaniu i czyszczeniu wnętrza tego akwarium. No dobra, ja sobie zacznę od zdemontowania rurek oraz dyfuzora, bo one będą nam przeszkadzały, a po drugie odłożymy je sobie do kubełka z chlorem. One tam nasiąkną, będzie je dużo łatwiej wyczyścić, a glony, które są tutaj na spiegu ceramicznym, po prostu zostaną wyczyszczone w bardzo dokładny sposób, bez naszej ingerencji fizycznej. Zacznijmy sobie od wyłączenia filtrów oraz zamknięcia zaworów, ponieważ jak ściągniemy sobie rurki z zaworów, to wiadomo, woda zaczęłaby się nam wylewać. Także to jest bardzo ważne. Tutaj mam przygotowane swoje wiaderko z wodą, z chlorem. I taki dyfuzor ściągam sobie z wężyka i ląduję w wiaderku. To mogę sobie z powrotem założyć i odłożyć gdzieś do tyłu, żeby nie zbić. Rurki również. Ważna rzecz, wiaderko. Podczas ściągania rurek zawsze troszkę wody nam się wyleje, więc tą wodę można prosto do wiaderka. I teraz tak, podczas ściągania rurek z węża nigdy nie łapiemy za kolanko, ponieważ jest to najbardziej wrażliwe miejsce. Tutaj siła nacisku po prostu byłaby taka, że to bardzo łatwo pęka. Zawsze łapiemy tutaj, gdzie jest to prosta linia po prostu, i drugą ręką łapiemy za węża, dociskamy do siebie i delikatnie w różne strony, tak żeby tam zaszło powietrze, i wtedy tą rurkę bezpiecznie można ściągnąć z węża, nie łamiąc jej i przede wszystkim się nie kalecząc. Możemy sobie przystawki ściągnąć z niej. Ok, i to samo z rurką zasysającą. Dokładnie ten sam motyw. Łapiemy bliżej węża, omijając załamanie, dociskamy do siebie i ściągamy. Kolejnym krokiem będzie upuszczenie jednego, maks dwóch wiaderek wody, po to, żeby obniżyć troszeczkę poziom wody w akwarium. No i żeby podczas czyszczenia szyb, przycinania roślin czy czegokolwiek, żebyśmy po prostu nie wychlapywali tej wody. No przy okazji właśnie sobie pomyślałem, ponieważ w tym akwarium no jest dużo ślimaków, które niespecjalnie są jakimś zagrożeniem, ale też nie wyglądają estetycznie. Akwarium jest biologicznie ustabilizowane, także one nie przeszkadzają pod żadnym pozorem. Myślę, że nawet po prostu wyjadają niezjedzone resztki pokarmu, także
działają pewnie i na plus w tym akwarium, no ale jest ich naprawdę dużo. Także podczas odsysania tego jednego, dwóch wiaderek wody użyję cieńszego wężyka. Będzie to trwało dłużej, ale dzięki temu będę mógł odessać te pojedyncze ślimaki, które tutaj właśnie się znajdują. Kolejną czynnością będzie wyczyszczenie oczywiście nalotu, który znajduje się od wewnętrznej strony szyb. Do tego użyję sobie skrobaczki z wymiennym ostrzem. Według mnie jedno z lepszych narzędzi do czyszczenia szyb. Schodzą wszystkie twarde glony. Można w ciężko dostępne miejsca wjechać, a nawet w miarę bezpiecznie między szybę a piasek. Jak widzicie, i delikatnie. Jeśli wjeżdżacie między szybę a piasek, no to z naciskiem, a później odsuwacie skrobaczkę od szyby i dopiero wyciągacie, żeby nie zaciągnąć żadnego ziarenka między skrobaczkę a szybę i w ten sposób nie porosujecie tej szyby. Natomiast cała reszta raczej nie jest skomplikowana. Po prostu bierzecie skrobaczkę i jedziecie. Dobrze sobie czasem zobaczyć od boku, wyrównać wzrok z linią szyby i wtedy bardzo dobrze widać, czy glony, które czyścimy, schodzą w każdym miejscu. Kolejną rzeczą jest usunięcie zabrudzeń z łączeń szyby, z silikonu, i to najlepiej robić z szczoteczką do zębów z w miarę miękkim, średnim, średnio twardym włosiem. Nie wolno tego wbrew pozorom robić żadną drucianą szczoteczką, żeby nie naruszyć silikonu. Wiadomo, grozi to rozszczelnieniem, ale taką miękką jak najbardziej, i trzeba robić to regularnie, ponieważ jak to zaniedbamy, to będzie osad, którego już nie będziemy w stanie wyczyścić. No a nie po to kupujemy drogie akwarium, żeby to zaniedbać w ten sposób. Jeśli chodzi o czyszczenie szyb, to została nam ostatnia rzecz do zrobienia. Biorę sobie zwykłą gąbkę do naczyń. Tu mam kwas Aquacid do oczek wodnych. Nasączam sobie gąbkę. Nie trzeba wiele. I teraz będę czyścił osad z kamienia. On tutaj jest, nie jest bardzo widoczny. Czasem jest go mniej, czasem więcej. Ja tu przede wszystkim używam wody RO z filtra odwróconej osmozy, dlatego woda jest bardzo miękka i nie zostawia dużo tych osadów. Natomiast jeśli ktoś korzysta z wody kranowej, no to tych osadów będzie miał bardzo dużo widocznych, kiedy woda odparowuje. No i wtedy właśnie w ten sposób bez problemu możemy usunąć takie ślady. Teraz akwarium szyby mamy wyczyszczone i przejdę sobie do przycinki roślin. Plan jest taki, żeby odsłonić trzeci plan, przyciąć Myrophyllum Guyanae, która jest tutaj bardzo szybko rosnącą rosliną, zacienia mi Nessa Gold z tyłu, która powoli radzi sobie coraz lepiej w tym akwarium. Przywrócić kształt dwóch małych kulek z prawej i z lewej strony. Przyciąć mchy, które już mocno się rozrosły. Niektóre kępki nawet się zaczęły odrywać od korzeni, ale nawet jak zostanie jedna, dwie gałązki mchu przyczepione do akwarium, do korzenia, to on sobie powoli będzie odrastał i będzie to nawet lepiej później wyglądało. Także nie przejmuję się, jeśli gdzieś mi się za dużo urwie, nic nie szkodzi. Wyrwę sobie jedną kępkę z tych dwóch kępek, które są Micranthemum Monte Carlo. Nie wygląda to najlepiej. Myślę, że jedna spływająca będzie wyglądała tutaj lepiej. Kępka Bucephalandry tutaj też będzie zredukowana. Oczywiście to Monte Carlo wszystkie kępki sobie delikatnie przytnę, żeby sobie zdrowo odrastało.
wszystkie plechowce, minipelie i mchy też będą tutaj przycięte. Myślę, że jeśli chodzi o mikrozorium, Trident nie ma tutaj potrzeby z tym nic robić. Juncus repens też zostanie przycięty. Tutaj ten Echinodorus magdalensis, on, zobaczcie, jak jest ekspansywny, również zostanie mocno wycięty. A na koniec zajmiemy się frontem i roślinami płożącymi. One tutaj dosyć mocno zostaną przerzedzone, w szczególności tutaj pierwotnie była ścieżka. Ją też tutaj przywrócimy i usuniemy dużo tego Elaharisa parvuli tutaj. No dobra, no to nożyczki akwarystyczne ze stali nierdzewnej. Jeśli chodzi o łodygowce, tutaj dużego problemu nie ma. Po prostu tniemy je jak leci, starając się przy okazji nadać im kształt, który chcemy uzyskać, a więc z przodu tniemy niżej, a z tyłu troszeczkę wyżej. Ok, teraz Echinodorus magdalensis. Bardzo prosta roślinka do przycięcia. Po prostu pojedyncze kłącza usuwamy. Myślę, że tu nawet nożyczek nie potrzebuję. Po prostu będę łapał te pojedyncze kłącza i je wyrywał. Szczególnie ważne w tego typu akwarium jest, żeby nie pozwolić innym roślinom, które są zbyt ekspansywne, zabierać powierzchni oraz światła innym, wolniej rosnącym roślinom. Wiadomo, jest to naturalne, że rośliny ze sobą konkurują, więc trzeba czasem im pomóc. I zrobić miejsce tym wolniej rosnącym. Oczywiście dokładnie to samo wykonujemy po drugiej stronie. Wszystko, co nam tutaj pływa, warto na bieżąco usuwać. Za pomocą siateczki odsłania nam to światło. Widzimy, co robimy w zbiorniku.
Okej, teraz mchy są najbardziej problematyczne, ponieważ ich liście. Mchy po prostu nie opadają, nie unoszą się na wodzie jak wszystko inne. Nie tak łatwo je zebrać siateczką, tylko po prostu opadają. Więc przytniemy sobie je teraz, a później podczas odsysania, podczas podmiany wody po prostu odesiemy, odciągniemy sobie wszystkie zalegające kawałki. No niestety czasem, zawsze znajdzie się jakiś fragment, który gdzieś zawieruszy się w trawniku i zacznie nam tu porastać i wtedy po prostu nożyczkami czy pęsetą w ten sposób usuwamy sobie go. No tak jak mówiłem, no niestety zaczyna się to, przeciągnąłem sprawę, mech zaczął się urywać, ale tak jak widzicie, zostało tu parę gałązek i one w ciągu miesiąca zrobią dokładnie to samo i stworzą znowu taką ładną kulkę tutaj. No wydaje mi się, że powinienem robić to co dwa, maksimum co trzy tygodnie i wtedy uniknę takiej sytuacji. Mogę również po prostu wziąć i ten mech przerzedzić w palcach, wziąć sobie taką dużo mniejszą i z powrotem przykleić go w tym samym miejscu i przyciąć. Efekt będzie też świetny. Okej, korzenie mamy mniej więcej odsłonięte. Teraz możemy zająć się przywróceniem ścieżki. W większości tego Elaharisa, którego tu widzicie, to po prostu wyrwę. Szczególnie tutaj na środku. A później będę przycinał. Samo z przodu, gdzie on zaczyna się rozrastać na boki, zaczyna zasłaniać nam tą plażę. To po prostu trzeba go wyrwać. Plażę i tak będę dzisiaj wymieniał, także w sumie takie pojedyncze kłącza to pewnie zostaną odessane razem z piaskiem. Ok, teraz mogę zacząć usuwać plażę i przy okazji zaczyna się właściwa podmiana wody, a przy okazji usuwamy tutaj te pływające kawałki mchów.
Plażę usuwam przy samym froncie, po to, żebym mógł dobrze wyczyścić szybę, nasypać piasek jeszcze raz i wtedy będzie to naprawdę czyściutko, estetycznie wyglądało. Zanim zleję resztę wody z akwarium, to uzupełniam sobie piasek. Ja korzystam z takiego narzędzia do bonsai, jeśli dobrze się orientuję. Nasypuję piasek do tego kubeczka, zanurzam go całkowicie pod wodą i wtedy bez żadnego problemu, bez dużego zmętnienia wody wysypuję sobie go przy dnie. Teraz z wierzchu przysypię to sobie piaskiem troszkę grubszej gradacji, nie za dużo, dosłownie tak. Jedną garść na całą plażę. No i teraz to wygląda świetnie. I mogę zabrać się za dalsze odsysanie wody. Pewnie spuszczę sobie dzisiaj ponad 50%. Okej, mamy nasze wiaderko. Za pomocą pensety ciągam sobie rurkę z chloru. Po co moczyć tutaj ręce i ryzykować jakieś uszkodzenia skóry. Rurkę sobie opłukujemy pod bieżącą wodą. Później tak przygotowaną rurkę, tu akurat mamy zasys ze skimmerem. I tutaj ten skimmer jest znacznie szerszy niż sama rurka. I tutaj mam wycior do czyszczenia węży. I po prostu czyszczę sobie rurkę od środka i od zewnątrz. A do czyszczenia tej węższej strony, tutaj mam 16×22 i używam takiego wyciora. To jest Spring Washer z firmy Ada. Ta sprężynka tutaj jest naprawdę miękka i ona na tych zagięciach nam się nie blokuje. I tak sobie przejeżdżamy parę razy. Ok. Przepłukujemy. I mamy rurkę jak nową. I lecimy z kolejnymi fragmentami. Ok, rurki mam zamontowane. Zapomniałem wam pokazać, ale montujemy je w taki sam sposób, w jaki ściągaliśmy. Czyli nie łapiemy tutaj za kolanko, tylko tutaj i nasadzamy na węża. Przed uruchomieniem filtra otwieram zawory, odpowietrzam filtr. Filtr odpowietrzam w następujący sposób. Biorę jego wylot, opuszczam do wiaderka i grawitacyjnie woda nam spływa. Dzięki temu filtr się odpowietrzy, przepłuka przede wszystkim, a cały syf, który zwykle wylatuje z filtra po ponownym uruchomieniu, wyleci nam prosto do wiaderka.
I to samo z drugiej strony. To praktycznie wszystko, jeśli chodzi o serwis. Ja biorę się za sprzątanie i mineralizowanie wody, a Wy jeszcze nigdzie nie uciekajcie, bo za chwilę Wam pokażę, jak wygląda akwarium po serwisie, ale po 2 tygodniach, kiedy rośliny powoli zaczynają odbijać, po przecince woda jest czyściutka, także widzimy się za chwilę. Okej, tak się prezentuje akwarium po 2 tygodniach. Oczywiście w międzyczasie zostały wykonane 2 podmiany wody. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Akwarium jest mega czyściutkie, roślinki zdrowo rosną. Monte Carlo jedynie potrzebuje jeszcze troszkę czasu, żeby uzyskać ten efekt kaskady. Ale oprócz tego naprawdę nie ma na co narzekać. Jestem zadowolony z tego akwarium i dumny z wykonanej pracy dotychczas. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że nawet coś z niego wyciągnęliście dla siebie. Jeśli tak, to zachęcam Was do zostawienia łapki do góry, komentarza i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!